serdecznie dziękujemy pani chiropterolog za pokaz żywego nietoperza. To była ta niespodzianka, na którą czekaliśmy. Dzieciaki karmiły, pani opowiedziała wszystko, można było się zapoznać z bliska. Gatunek to był mroczek późny, ten, który występuje w Parchowie. A teraz przechodzimy do następnego punktu naszego programu. Wystąpi przed nami support kapeli Chives Rock, Anastazja Harendza i koledzy. Opowiem państwu kilka słów na temat tej kapeli, zanim państwo zainstalujecie się na scenie. Przedstawię skład. Anastazja Harendza, wiadomo, laureatka w konkursie piosenki francuskiej. W tym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie piosenki obcojęzycznej w Polkowicach. Brawo! Jest wielokrotną uczestniczką sceny giełdy piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie, a także tegoroczną triumfatorką bicia rekordu Guinnessa, Hey Joe, Jimiego Hendrixa, na którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć razem. Artystka będzie śpiewać, grać na gitarze i ukulele. A teraz chciałabym przedstawić jej kolegów. Znany muzyk Paweł Krawczonek. A przepraszam bardzo, nie ma naszego saksofonisty. Wybaczcie mi, nie dojechał z Bolesławca, tam jest na koncercie. Zagramy bez saksofonu. Na gitarze zagra pan Marcin Makuch z Poznania, a prywatnie wujek Anastazji. Brawo! Ostatnim kolegą zespołu grającym na gitarze jest Robert Harendza, a prywatnie ojcy Anastazji, jak to mówi sama Anastazja. Zespół gotowy? To teraz tak. Nie tylko na paryskich polach elizejskich, w deszczu, w słońcu jest muzyka, przyjaźń, miłość. Także jest u nas, tutaj w Parchowie. Zaraz to udowodni Anastazja Harendza i koledzy. Słynne pola elizejskie i wieczna sława, o których śpiewał Joe Dezin w znanym utworze Champs-Élysées, za chwilę będą z nami. Dzień dobry, zaśpiewa Anastazja. Thank you.
Appelle-moi, le temps que refaisait.
Proszę Państwa, tu jest Pani ma na imię? Anastazja. Pani Anastazja. Pani Anastazja, muszę Pani powiedzieć, ponieważ troszeczkę tam orientuję w tym całym tym, powiem Pani, że muszę Pani pogratulować. Nawet nie wiedziałem, że tak bardzo ładnie Pani śpiewa. Dziękuję. Przede wszystkim powiem Pani tak, miała Pani bardzo dobrą emisję głosu. Wie Pani, co to jest emisja głosu? Dobrze się to słyszało i powiem, że to, co tutaj z rodziny tutaj chłopaki zagrali, to muszę powiedzieć, że warto Panią promować. Wie Pani dlaczego? Bo jest naprawdę fajnie. Co Pani powie o tym? Dziękuję. Bardzo. Aha, no bardzo, ale to jest troszeczkę za mało, to bardzo dziękuję. No, Pani coś powie o sobie. A co ja mam powiedzieć o sobie? No, gdzie Pani tam powiedzmy zaczęła, jak to się stało w ogóle? Nie, no to ogólnie to moja rodzina jest bardzo umuzykalniona, w sensie wszyscy na czymś grają praktycznie. Siostra gra na gitarze, tato gra na gitarze, wujek gra, więc ta muzyka zawsze tam była i po prostu poleciałam razem z tym. Bardzo ładnie. Pani też gra na ukulele, tak? Tak. Muszę Pani powiedzieć, że tak. W tym wydaniu, co teraz było, bardzo ładnie to brzmiało i chcielibyśmy, żeby Pani to kontynuowała po prostu. Postaram się. A my po prostu chcielibyśmy Panią zapromować, że niestety naprawdę opłaca się kogoś promować, kto jest właśnie w ten sposób mu to wychodzi. Pani się czuje na scenie bardzo swobodnie, jest to duży plus. Bardzo duży. I życzę Pani, żeby tak było jeszcze lepiej. I sukcesów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Don't know people now.